jest ofiara absurdalnej bramki meczu Polska-Kolumbia. Kibic z Olsztyna nie wytrzymał, gdy zobaczył, jak gola strzela kolumbijski bramkarz, wyskoczył z okna. 27-letni mężczyzna uszkodził kręgosłup, wyszedł już ze szpitala, ale wcale nie jest pewne, że najgorsze ma za sobą, bo nadal będzie oglądał mecze naszej reprezentacji. Przeżyjmy to jeszcze raz. 63. minuta meczu. Bramkarz przeciwnika kopie piłkę, która leci przez całe boisko i wpada do naszej bramki, jakby tam nikogo nie było. A był Tomasz Puszczak. Nie jeden kibic chciał zapaść się pod ziemię, nie jeden złapał się za głowę, ale na szczęście tylko jeden. Wyskoczył z okna. Nie, no po prostu coś nie wzięło i nie mogłem, no. Nie wiem, dlaczego tam w stronę okna poleciałem, a nie w stronę drzwi. To niemal cud, że skoku drugiego piętra nie przepałwa się życiem. Przez 3 miesiące będzie w gorsecie ortopedycznym. Najczęściej wychodzi do złamania kręgosłupa, złamani kości piętrowych. W tym przypadku tylko kręgosłup szczęśliwie się skończyło, jak dotychczas. Ale pan Radosław nie rezygnuje z kibicowania. A co mi zostało? Trochę teraz będę na parterze oglądał. A gdyby Polacy gromili rywali, kibic wierzy, że dostanie skrzydeł, ale z radości nie będzie próbował. Skakał.